No właśnie to jest jedno z tych pytań z Instagrama, które zostawiłem na to, żeby odpowiedzieć w vlogu. A tym bardziej, kiedy jesteśmy z Rajem, bo to w sumie pytanie dotyczy nas obydwu. Zanim rozpoczniemy ten odcinek, pochwalę się projektem, nad którym właśnie pracuję. Postanowiłem stworzyć grę planszową, na którą już dawno wymyśliłem, bawiąc się ze swoimi dzieciakami. A tutaj macie pierwsze postaci, które już tutaj narysowałem. Tak, tylko wam przelecę szybko po tych tutaj obrazeczkach. Zdradzać nie będę, bo nie chcę, żeby tutaj nikt wykradł tego pomysłu, bo wydaje mi się, że jest naprawdę ciekawy. Więcej to trzeba czekać. Na razie jest po prostu pierwszy pomysł, wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawy. Zagraliśmy już parę razy w tą grę, wydaje mi się, że jest przekonacka. Więcej nie będę opowiadał, bo nie ma sensu. Teraz tylko dokończyć już takie ostatnie szlify tej gry i co? I czekać na wydawcę. Jesteście ciekawi gry planszowej od Boryska? Kiedy nasz tam przyszły mistrzunek, jak sam zauważyłeś, siedzi sobie już na pokoju i odpoczywa, bo jak nie, wiemy... Nie, gdzieś zginął na korytarzu. Na korytarzu się zginął, bo sobie do dzieci dzwonił. No a potem w pokoiku, nie? Bo słońca unika, bo słońce jednak trochę wykańcza. My sobie siedzimy pół w słońcu, pół w cieniu, to możemy odpowiedzieć na to pytanie. Jest tak, że po prostu przyjechaliśmy rozjebać kolejnego gościa. Po prostu. A co dalej się wydarzy, to już jest inna sprawa. Pas, pretendent i tak dalej. Kolejna wygrana. Kolejny gość, kolejny skład. A ja w sumie powtórzę to, o czym gadaliśmy ostatnio. Bo ja taki troszeczkę filozof jestem. I tak sobie siedzieliśmy, tak właśnie sobie myślę o tym, co się właśnie wydarza i co się wydarzy już w przyszłości. Bo właśnie widzę to od całego początku, że Gamer będzie miał ten pas. I z jednej strony wiem, że to jest takie niezwykłe i niemożliwe, co się dzieje i że pewnie gdybym Gamera nie znał, to samym śledził i obserwował, jak on walczy i może coś tam od niego wyciągał i wiesz, to byłby taki idol. A z drugiej strony jest to takie jakby normalne i z góry wiedziałem, że tak to będzie wyglądało i tak po prostu tak się uśmiałem sam do siebie i mówię, no jesteśmy tam, no, jesteśmy tam, gdzie sobie mieliśmy być i najlepsze, że teraz się biję z Darkiem. I wiadomo, że nie ma co tam za dużo gadać, ale ja tak po prostu jestem jakby pewny tego, że Gamer wejdzie i... No i mieli Darka, nie? I tak naprawdę na ten pas już tak czekamy. Ale wiem, że cały czas, że to jest niezwykle niezwykłe, że to jest niezwykła sytuacja, niezwykłe chwile, ale jednocześnie mam taki spokój w tym wszystkim, bo jakby jestem od góry do tego nastawiony. Także taka dziwna sytuacja. Fajnie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jest to po prostu coś niebywałego. Ale jednocześnie zachowujemy taką zimną krew i spokój, jak to profesjonaliści, żeby po prostu zrobić swoją robotę, wrócić do chaty i iść dalej po swoje cele. A kolejnym celem Gamera i naszym wspólnym jest jego pas w UFC. No, a nas motywuje w chuj ten gnój, żebyśmy zapierdalali dalej, odbili się od tych jebanych przegranych i zrobili swoje. Rasa! Sytuacja, Raj obcina zupkę, ja już nie mogę, zaraz oszaleję, bo już tyle zjadłem. Nasz przyszły mistrzunio właśnie poszedł na spotkanie internetowe z panem Koterskim, a w tle oglądamy, jak Charles Oliveira sobie tarczuje na dworze. Tylko tak smyknę telefonem, bo takich rzeczy się nie robi, nie? Cyk, tam dolecie. A dokładnie w tym czasie UFC właśnie nagrywało odcinek, także łapcie od nich materiał po prostu, a ja nie muszę się czaić już z telefonem. Jesteś Borys? No. Mam ciekawostkę dla was. No. Pewnie część z was mogła już to widzieć, ale słuchajcie tego. Zapaśnicy są naprawdę zbudowani z innej gliny. W ostatnią sobotę Kendall Cummings uratował kolegę z drużyny, Bradego Laurego, podczas gdy był rozszarpywany przez niedźwiedzia Grizzly w Cody Williams w USA. Jak informuje jakiś tam portal, oboje szukali, zobaczcie to jak Marie.
Ja pierdolę. Dobra, ale idźmy dalej. Jak informuje portal, oboje szukali poroża w lesie narodowym Szonszyn, gdy Lowry został atakowany przez niedźwiedzia Grizzly. Cummings wkroczył, aby uratować życie kolegi z drużyny, cierpiąc z ugryzieniem głowy, twarzy i tułowia. Główny trener wrestlingu, Dean Zelger, powiedział, że obaj zapaśnicy przeszli pilną operację, ale są w dobrym stanie. Od wszystkich chłopaków z drużyny życzymy Kendallowi i Brademu szybkiego powrotu do zdrowia. Koniec. Turbo kozaki. Abyście uciekali, czy byście ratowali ziomka, tak szczerze. A tu nasz Rajban. Ta-da! Wybraliśmy się na spacer z Rajciem, Gamer udziela wywiadów. No ja chyba zarywałeś. I wtedy tak chodzimy. A tu proszę bardzo. Nie wiem jak to w ogóle nazwać. Pomnikiem? Chyba nie. Rzeźbą chyba też nie. Ale w każdym bądź razie rękawica MMA. Proszę. Taka rękawiczka. Na meduzy, nie? Na meduzy. Ja nie wiem, czy są jakieś podmiany. Są różne, no jedne cię gryzą, drugie nie. Raju, biolog, wszystko wie. A my w końcu weszliśmy w jakieś fajne miejsce. Tylko co jest dziwne, że jest niedziela i nigdzie nie ma nikogo. I cały czas się budują. Ciekawe jak to będzie wyglądało za 100 lat. Co mnie niezmiernie wkurwia i irytuje, ale wkurwia to daje jak najwłaściwszym określeniem, to, że te dzisiejsze czasy są takie, że zamiast dać mi kartonowe menu, papierowe czy jakiekolwiek inne, czy plastikowe, no obojętnie, to dają mi to zasrane ustrojstwo, nie mają normalnego menu i trzeba mieć w ogóle internet, trzeba mieć smartfona, trzeba mieć wszystko do tego, żeby zamówić sobie pierdzieloną lemojadę jakąś, nie? Wodę. Chodzimy. A tuż obok arena, na której się wszystko wydarzy w przyszłą sobotę. Najmniej tak sobie chodzimy i im więcej człowiek podróżuje po tym świecie, tak jak sobie właśnie rozmawialiśmy z Rajem, tym coraz bardziej docenia się nasz kontynent, nasz kraj. Co? Jak one odbierają? Meduza? No. Jak to funkcjonuje? Ty jako słynny biolog rajewski powinien wiedzieć. Nie wiem, kurwa. Czy tu jestem? No nie wiem. Nie, no wie. Nie wie. Wie. Ona ma grawitację. Ona czyta grawitację. Wie, gdzie góra, dół. Nie, no musi uciekać i się bronić. Nie ma inteligencji. Ale jest fajna. Próbujące swoje ząko. Taki kosmita, nie? I to one, to ich ukąszenie jest tak parzące. Jeden z najgorszych bóli podobno, tylko nie wiem, czy to o te meduzy chodzi. No pewnie, akurat nie o to chodzi. Złapałbym sobie w rękę. Tak. Szukamy kosmitów, a tak naprawdę one są wśród nas. Jak sobie obejrzycie jakieś filmy przyrodnicze odnośnie właśnie mórz i oceanów, to można się tylko utwierdzić w tym. Jak kojarzycie odcinki z TVN Turbo, gdzie pływaliśmy na takiej desce elektrycznej, która lewituje nad wodą, ta ekipa filmowa latała właśnie sobie takim elektrycznym katamaranem wygodnickim i powiem wam, petarda. Właśnie się buduje chata moja, będę mieszkał właśnie w pobliżu jeziora i zastanawiam się, że czegoś takiego sobie właśnie nie sprawić. Taki wiecie, nie? Weekendowy relaksik. Jeszcze napęd elektryczny, więc w ogóle super. W sobotę! It's time! Właśnie ekipy Justa Oliveira to właśnie tam lecą. Na głośniku w Arapatkach. Tutaj pan Borysek ma tutaj raj. Mamy pierożki w każdym możliwym smaczku. Nie, Mateusz? Pewnie. Niam. Ale, dobrze.